Ostrowieccy seniorzy chętnie edukują się, ale i rozwijają swoje pasje, na które nie mieli czasu czy możliwości w przeszłości. Miejscem, gdzie od 20 lat integrują się i uczą, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mamy w tym roku, proponujemy około 30 różnych aktywności, które ujęliśmy w takie trzy duże bloki. Blok edukacyjny, blok zajęć artystycznych i blok zajęć takich związanych prozdrowotnych. A oprócz tego oczywiście szeroko pojęta integracja. W tym roku akademickim będą dwa wykłady w miesiącu. Zaplanowanych jest 5 seminariów naukowych, takich jak kulturoznawstwo, literatura, historia, teologia, psychologia. Seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach komputerowych i lektoratach języków obcych. Sekcje tematyczne, takie jak bliżej sztuki, dodać życia do lat, no teraz będą właśnie te sekcje, ta jeszcze sekcja tematyczna z przyrodą na ty. W ubiegłym roku, w drugim semestrze, uruchomiona została sekcja Ja i zdrowie. To też jest nowość, bo kilka dopiero zajęć odbyło się. Doskonałą formą aktywności są zajęcia artystyczne czy rekreacyjno-ruchowe. Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa chór, teatr żywego słowa. Seniorzy poznają tajniki rękodzieła, uczą się sztuki komponowania bukietów. Oprócz tego, no to jeszcze te prozdrowotne, które są też bardzo ważne, tak jak joga, tai chi, gimnastyka ogólnousprawniająca i zajęcia na baseny, no i oczywiście ten popularny Nordic Walking również u nas jest. Uniwersytet Trzeciego Wieku wkracza w 20 rok działalności. Z tej okazji będzie kilka nowości w programie studiów. Staramy się jeszcze, bo to też jest taka sugestia słuchaczy, żeby była sekcja tańca towarzyskiego, ale tutaj mamy kłopoty ze znalezieniem instruktora. Również mamy taką cichą nadzieję, że może uda się nam wrócić do szkół. Tam mieliśmy lektoraty języków obcych. Zapisy na rok akademicki 2022-2023 prowadzone są we wtorki, środy i piątki w budynku Akademii Nauk Stosowanych imienia Gołuchowskiego przy ulicy Akademickiej. Od godziny 10 do godziny 12 jesteśmy do dyspozycji i przyjmujemy, zapraszamy wszystkich seniorów naszego miasta. Przychodźcie do nas. Czekamy na Was. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego planowane jest w poniedziałek 3 października o godzinie 15:00.